Hej, siema, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Divioner, to jest kolejny odcinek z Morderców Czasu. Zrobiłem sobie go nieco wcześniej, bo w czwartek, a nie piątek. Po prostu mam teraz chwilę więcej niż chwilę, więc postanowiłem nagrać sobie kanały polecane też. Przede wszystkim kanały polecane, no chyba głównie, no ale też są informacje takie poniekąd informacyjne. Dobra, zaczynamy. Otóż przybyło mi od tamtego czasu 10 widzów. To dla mnie to jest ogromny wynik. Wyświetleń to już nie pamiętam, ale chyba nie za dużo. Dobra, idziemy dalej. Najnowsze moje filmiki. Ostatnio coś kurczę częściej wrzucam, bo z dnia na dzień tak mi się składa. Dobra, najstarszy odcinek to jest Zagrajmy w Angry Birds, część pierwsza. Następnie to jest pierwszy odcinek z zimowej edycji Skyrim. Już jest nagranych 5 chyba, czy 4 części. Zagrajmy w Europa Universalis 3, budujemy Imperium Polskie. Druga część, Zagrajmy w Angry Birds. Ale nie będzie już trzeciej, ponieważ nie mogłem nagrać dalej odcinka i mam teraz Agri Space, czyli będziemy grać w kosmiczne ptaki, nie? Czyli chyba lepszy mi się wydaje. No i oczywiście Cat Mario, taka gierka, którą mi znajomy pokazał i żem się uśmiał przy tym, jak gościu grał w to. Postanowiłem, że sam sobie w to zagram, mimo iż widziałem pierwszą mapę, tak? To zawsze popełniałem te same błędy. No i najnowszy odcinek wrzucony dzisiaj jest z Legrep w Gothic 3, polowanie na jeleń, ciąg dalszy. No nie mogę normalnie tych jelonów upolować wszystkich. Uciekł mi ostatnio tutaj w tym odcinku, uciekł mi jeden gdzieś w Czordwiecie. Powiem wam, że mi się coraz lepiej chyba w tego Gothica 3 zaczyna grać. Dobra. Wziąłem sobie troszeczkę segregowany, jeśli chodzi o playlisty. Czyli dałem sobie Europę na przód, później Gothica, później moje własne produkcje intra i tu będzie jeszcze Skyrim. Muszę to sobie go dodać, bo mam więcej części, tak więc jak będzie ich już te 4, co mam nagrane, to już mogę śmiało sobie tą playlistę do góry wsiąść, nie? I będzie Gites. Dobra, a właśnie, co wrzucę na najbliższych dniach, czyli mamy tak, Europa odcinek 25, 26, Skyrim odcinek 2, to wrzucam już go, tak powiedzmy, zostało tam chyba 80 minus, Skyrim odcinek 3, 4, to ten musi być 5 w takim razie, coś tu pokiełbasiłem. Trzeci, czwarty, no to ten będzie piąty, tak? No to 5 odcinków mam, czyli jest super. Plus, nagrany mam 2 odcinki z Europy. Oj, wydarzyło się to, bardzo pozytywne rzeczy. Powiadam wam, że warto będzie mi to na szybkości wrzucić te odcinki z Europy, bo naprawdę trzymało w napięciu mnie te 2 odcinki. Tryk. I też nagrałem króciutki poradnik do Actiona. Trwa on zaledwie ponad minutę. No, powiedziałem tam, pokazałem jak naprawić Actiona, jak nie chce nam się włączyć, nagrywać. Wiecie, nie chcę nagrywać, bo miał z tym problem i już traćmy nadzieję na wszystko, już w ogóle. No i powiedziałem mu, jak ma sobie go włączyć, bo nie działa. No to pomyślałem, że może więcej osób mi z tym problemie i nie wiedzą, po prostu nie wiedzą, jak włączyć go, żeby działał. Tak więc nagrałem ten poradnik. Dobra, miniaturkę pokazywałem w tym poradniku, ale pozwolę sobie jeszcze raz ją zaprezentować, ponieważ to była moja druga miniaturka w Photofilter 7. Druga. Jest jeszcze za ramką. Nie wiem, która jest lepsza, z ramką czy bez? A, jeszcze mało tego, zrobiłem pierwszą moją miniaturkę, no to możecie sobie zobaczyć. Pierwsza to jest naprawdę śmieszna.
z Battlefielda 4. Ten napis mi się fajnie mi się podoba, że fajnie można tutaj napisy w ogóle tego. Ten, po prostu to było w ogóle eksperymentalne, przeciusieńko, wszystko i wszystko. Tak więc wiecie, pierwsze te płoty, nie? Tive 40. Aż się boję. A, tak. Tutaj bełt zrobiłem sobie fajny. Może go pokażę w innym odcinku, to będzie chyba w Apokalipsie Zombie. Jak zrobić bełt, strzały, o zrobiłem, próbowałem zrobić łuk z rurki PCV, się próbowałem jakiś element z tej rurki PCV zrobić i powiem wam, że naprawdę te łuki to idzie zrobić z tych rurek PCV i to potężnie, ja założyłem to na resor. Na resor założyłem i to mam, że nawet to jest, wygląda i ma moc, a to bloczek do kuszy mojej. Nie wiem, czy widzieliście tam, że o, taki sobie coś wykombinowałem, tak, to w zależności od tego, jaki będzie rozwartość tego, dzisiaj to będę musiał uciąć, to będę musiał jakoś połączyć i będzie gitec, bloczek, jeden, mam takie dwa elementy, to jest bełt z dziennym piórem po kosztach, wszystko wiecie. Nie, bo mi zginęło gdzieś drugie i dlatego, a tutaj mam taką miniaturkę do intr, powiedzcie jak to się prezentuje. Obecnie można już spotkać na kilku miniaturkach. Po prostu wziąłem sobie coś takiego, zrobiłem na szybkości i dodaję tylko intro. A, to jest master tego ze Skyrima, też mi fajnie wyszło. On też na szybko zrobiłem. To jest dużo tych zdjęć jest. No, tak więc... przejdziemy może do kanałów polecanych, tak? Większość na to chyba oczekuje, przeważnie polecani. Dobra, to przejdziemy do pierwszego kanału, którym jest jest to kanał Harego, Harry V 89. Tak, fajny komentarz, fajne gry, zapraszam oczywiście do niego, ma też blog, widzę tutaj sobie. Nagrywa pokaźne serie, niektórych nie ma, a nie ma. Widzę, jak mu się chyba zachce, tak rzuci miniaturki. No, tak więc zapraszam do niego. Jest kamerka, więc komentarz też jest sympatyczny. Zapraszam do Harego. Dobra, następnym kanałem polecanym będzie Rydzu, na którego wpadłem przypadkiem. Tak jest, przypadkiem wpadłem, ale ma zarąbiście fajny komentarz. Ciekawie, wszystko komentuje, w ogóle... No musicie tu zaglądać, no wpadłem na niego dokładnie jakieś pół godziny temu. Postanowiłem, że go umieszczę w kanałach polecanych. Czekajmy The Walking Dead, aż muszę to obejrzeć. Bo kolejny odcinek z The Walking Dead dopiero będzie w poniedziałek, a we wtorek będzie z tłumaczeniem. No, tak więc zaglądnijcie tutaj, naprawdę pierwszy, lepszy obejrzałem filmik i fajny komentarz zawsze ma, zarąbiście nagrywa wszystko w ogóle. Widzę bardziej tutaj takie... W takie gry gra właśnie zombie, właśnie tutaj The Walking Dead to też takie post-apokaliptyczne wręcz. Dobra, jak sobie kupię zarobisty telefon z zarobistą kamerką, to pójdzie seria z przygotowania na tego zombie, jak nic, na apokalipsę. Już takie plany mam, że... Dobra, następnym kanałem polecany będzie Lucky Games, ma tylko dwa odcinki, ale będzie miał ich więcej, więc... Zapraszam do niego, zaklęcie, to jest Luki po prostu. Tylko zaczął display nagrywać, to jest właśnie plus i postanowiłem go dodać w kanałach polecanych. Tak więc zaglądajcie do niego, oceniajcie, pomagajcie mu, bo początkującym się pomaga, a nie hejtuje i nie, wiecie, łapie za nogi, nie? Jak to się mówi. Dobra, u mnie to na kanale to już nie ma nic ciekawego, poza tym wszystkim tutaj, co już omówiłem w poprzedniej, to się chwilę, bo się zamotałem. W poprzednim właśnie tego. Ten? Nie wiem, myślałem sobie baner zmienić, bo już jest taki stary trochę. Niedociągnięty po bokach. No miałem ich chyba z 8 i każdy był inaczej zrobiony. No, chyba to by było wszystko, nie? Tak? Tak, wszystko. No, to tak więc wszystko. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o mordercy czasu, kanały polecane, informacje ogólne. Trzymajcie się. Czołem. Dość chały, błyszcze na tle pozostałych.
życia. A ze mną 2, 4, 7 flexi, rap. Kiedy robię ten wiatr, to jest jakby mówił nie tym, którzy w kłamstwach lubią się, lubią mieć brudne ręce, boją się pytań, dlatego ta gra potrzebuje typa.